miała pseudonim Inka, była sanitariuszką w oddziale majora Szyndzielorza Łupaszki. Została zdradzona. Pod nogami gwiazd zdroci motorów. Cienie pod tymnicy ścianą, w martwym oknie szklaną za. Będę o mnie śpiewać pieśni, wolałabym żyć. Moje imię Inka, wyklęta życia, lecz nie oglądam się za siebie. Tam gdzie ten mrok, co przede mną, tego nie wiem. Jeszcze tylko jeden krok. W dniu dzisiejszym, właśnie w czwartym LO imienia Stanisława Staszica, odbywa się koncert połączony z wykładem. Cały projekt to jest projekt organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, współorganizowany przez Urząd Miasta Biała Podlaska. Projekt dotyczy takiej lekcji patriotyzmu, gdzie mówimy o tym, jak Polacy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Jest to połączone z wykładem Grzegorza Górnego, a więc publicysty, twórcy miesięcznika Fronda, z koncertem, który odbywa się dzięki Maleo Regerokec oraz wokalistkom, które tworzyły taki projekt Panny Wyklęte. Dzisiejszy koncert nazywa się Panny Sprawiedliwe. Bardzo się cieszę, że my jako Miasto Biała Podlaska włączamy się w tego typu inicjatywy. To jest jedna właśnie z inicjatyw, które od wielu miesięcy próbujemy pokazywać naszym uczniom. Wyłamać ciężki półkrok. Dzień zwycięstwa o nas zapomniał świat. Moich 17 lat zabił czyjś sen i brak. Wobec bliskim zachowałam się jak trzeba. Nie dla medalu, tam już na próg nie potrzeba. Było bardzo fajnie, dużo się dowiedziałam ciekawych rzeczy. Myślę, że takie rzeczy powinny być organizowane częściej. A znałaś tych wykonawców wcześniej? Nie, ale bardzo się cieszę, że poznałam. Jeżeli chodzi o dzisiejszy koncert, to muszę powiedzieć, że młodzież słuchała wszystkich piosenek, ale także wykładu z dużym zaciekawieniem. I to jest fajne, że młodzi ludzie umieją tak utrzymać uwagę w dzisiejszych czasach, kiedy jest tyle naprawdę dystraktorów, komórki i w ogóle wszystkie inne takie rzeczy, które zabierają nam naszą uwagę od tego, co jest gdzieś tam wartościowe. I muszę powiedzieć, że no, chyba wszyscy jesteśmy dzisiaj bardzo, bardzo szczęśliwi, że się udało dotrzeć do młodych ludzi i oni chyba czują, bo to jest zawsze jakaś taka ta struna, która jest poruszana, bo wszyscy jesteśmy jednym narodem, Polakami, każdy ma w sercu, ludzie noszą podobne wartości i czy to jest młody człowiek, czy to jest starszy człowiek, to jednak te wspólne cechy mamy. Posłuchajcie, psalm 23 po hebrajsku zaśpiewa Angelika Koszyńska-Górny. Biała Podlaska jest naprawdę świetnym miejscem, świetni ludzie, także tu naprawdę zawsze świetne koncerty są. Historię opowiadacie. Która ciebie historia tak najbardziej porusza? No mnie to Inka zawsze, bo nawet mam ją tutaj na ręku, bo myślę, że to jest taka historia, która wzrusza, ale też daje takiej siły i odwagi, nie? Bo myślę, że też wszystkie te
te osoby, jak Janina Lewandowska, jak Krystyna Skarbek, no jak wiele innych, nie, które są poruszone w tym projekcie, no to są wzory takie i, no i już ikony jakby, nie, takiej naszej historii.